W dzisiejszym dniu odwiedzamy w nocy opuszczony szpital psychiatryczny w Otwocku. Jest godzina północ 48. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku na urbexie, czy jak to się nazywa, jest kurcze pieczone. O, to jest dobre świat. Yo! Jest z nami Staszek, Moto i Marcel Wasiluk. Sala. Miejsce, do którego idziemy, to upiorne ruiny żydowskie szpitala psychiatrycznego z początku XX wieku, gdzie podczas II wojny światowej miała miejsce masakra. Mnie trochę nogi, aż tak, w sensie mam takie nogi zwate trochę. Dobra, zobaczymy, co to będzie. Nie, czekajcie, ale też zasady jakieś. Nie wolno, nikt nie straszy siebie. Nikt nie panikuje, nic, to jest pierwsza zasada. Tak, ale zero straszenia siebie. Jeżeli ktoś coś komuś się przewidzi, to nie krzyczy, że tak. O, widziałem coś. Czy nie schizujmy innych, tylko jakby stwierdzamy fakt. Nie straszymy się, zero straszenia. I też szacunkiem do tego miejsca podejdźmy. Tak, tak. Się, żeby nie wiesz. Nic nie niszczymy też przede wszystkim. Jeżeli coś jest tam nie tak, no to my nie możemy przegiąć. Będziemy musieli poinformować kogoś, w razie czego gdybyśmy może za jakąś godzinkę nie wrócili, żeby przypału nie było. Dla bezpieczeństwa chcę poinformować braciaka mojego Maxa. Pozdro Max. Pozdro Max. Zawiesiła nam się nawigacja, druga... Patrz na to. Pierwsze problemy paranormalne. Dobra, ale nawigacja źle pokazuje. I nie da się jechać prosto. No, pewnie tak trzeba. Ogólnie pokazują, że prosto jest mur. No w prawo i tam. Czekaj. Nie, panowie. Myślę, że tu? Na pewno. Poświeć tam, ty. Start jest tu. No to jest tu. To jest tu. Ja tu nie radę, nie ma szans. A to nie jest tam? Nie, to jest to na pewno. Patrz, nawigacja nie działa. Nie wiem, czy jechać prosto, czy w prawo, czy w lewo. Dawaj prosto. No strasznie to źle wygląda, szczerze. Ja pierd... Dobra, ja się obrócę od razu samochodem. Jeden plecem. Drzwi mamy zamknięte? Żeby mieć dobry wyjazd. Jesteś na miejscu. Opuszczony zakład dla nerwowo-psychicznie chorych Żydów. Co to k***a jest za nazwa? Załóżmy, że tam ktoś jest chory na schizofrenię, to może nas po prostu. Ja się boję schodzić u mnie w bloku do piwnicy, nie? Ja też, no. Znaczy, ja nie jestem aż tak bojaźliwy. A ja jestem w... Ale w takich miejscach nie byłem nigdy, więc mi tak ciężko... Ja się czuję bezpiecznie. Dobra, wiecie czemu to się wydaje takie straszne? Bo jesteśmy w nocy. To był samochód i pismo. Tak, wiem, wiem. Spokojnie. Chodź, patrz, zobacz to. Zobacz ten napis. Najgorsze jest to, że 3 dni temu miałem chyba pierwszy raz od 10 lat paraliż sen. No nie mogłem się ruszyć w śnie. Dobra, nie czułem. Co mówisz teraz? No. Ja wracam i odpuszczam. Co, spuszczamy? Ja jestem za odpuszczeniem. Nie, nie odpuszczamy, ponownie, nie bądź, nie bądź. Cześć, ja może być rozsądzony. Panowie, dawajcie. Chcecie też patrzeć pod nogi tutaj, nie? Bo to może być się zawalać ten budynek. Tak, prawda. No bo tu jest snu, ale to jest pokój, który dla mnie wrzęczy coś nowy, jak to jest takie. Trzymaj, ja notarkę sobie wezmę. Dobra, jeśli tu jest krew, to zaś się. To ja bym nie ryzykował, no bo jeśli ktoś tu robi krzywdę. Nie, ej, nie możemy się poddać, stary, na początku. Nie, mnie stary, ja chcę przeżyć, bo stary, to jest krew. Stary. Pamiętaj, tu jest dużo rzeczy, które nas podpuszczają. Przed chwilą byliśmy przy tym napisie, się tego baliśmy, a teraz przed chwilą... Ale to byliśmy, ale chwilę również. Gdyby na kurze był gościu z nożem, to by już tutaj przyszedł. Chodźmy do okna. Czemu ty czuwam złą energię?
Nie. Wszyscy znamy coś mordy. Mamy. Zdalamy ich szybko, chodźcie. Nie. Zdalamy, to jest tylko firma. Mi się nogi trzęsą, w sensie jestem zrany. Nie, wydawało mi się, że coś słyszałem, więc teraz... Jeszcze no, gdyby mi tak krew, ja myślę, że ja jestem obstrany, w sensie. Dla mnie widok krwi... Nie wiem, w sensie, bo stary ja... Ja ci o tych sektach mówiłem, w sensie... No właśnie, po stary. Tak nie za bardzo... Stary, ja nie wiem, co to jest, to jest krew. Bo jakby ja mam coś takiego, w sensie, trochę mam tętno podwyższone. Ja mam bo można przyznać, że jest 1%, że ktoś jest na górze i można zdać. I jest jeden na pewno. No dobra, może 0,01. Ja stary... Na tyle kocham swoje życie i to, że dostałem taki dar, że trochę nie tak mam samo, ochoty. Stary, jest 1% tego, że ktoś, jakiś morderca może przyjść na chatę dzisiaj. No wiem, ale tutaj czuję się trochę bardziej bezpiecznie, widząc krew na ziemi. I będąc w opuszczonym psychiatryku. Zdawaj się, jak Piotrek nie daje rady, to we czwórkę pójdziemy. Jakby coś się działo, to będzie dało dużo. Dawaj, ostatnio po prostu. Kurwa, mojego głupia to jest... Potrzebuję kamerę, dobra, żeby był to... Ej, zrobię tak, obejrzymy cały dół, czy tu nic nie ma, żeby wiedzieć, co jest na dole. Jak obierzemy dół, to pójdziemy na górę. Ryzykujemy w jakimś stopniu małym życie dla filmu na YouTube, ja tego nie widzę tego. Myślę, o mnie bardziej ta krew. Się tak bardziej rzuciła, bo mi to wyglądało w świeże. Więc jakby mój instynkt od razu co mówił, to wiesz, że tu może ktoś być jeszcze i... Bo jednak te sekty... To... Oni poszli sami. Dobra, dawaj, stary, nie zostawimy ci to samego. Nie możesz sam. No. Nie możesz to sam być. Bo z nami niż sam zostać w samochodzie, moim zdaniem. Ja bym tak wolał. Dobrze, wchodzimy do gry. Jest powrót. Co się stało? Bardziej uważaj się na szkło, leży niż na... Za panowie, cicho. Zróbmy następny, czyli było do wyniku, ale nie wiem kiedy. Uchamy się nawzajem. Ja mam wrażenie, że ktoś odpychał. To był jak sen. Ja miałem wrażenie, że tam ktoś odpychał w ogóle. Ja zawsze nie tam panikowałem, ale może się zgisuje. Co? Że ktoś odpychał, bo nie wiem. A nie byliśmy tam, tam nie byliśmy, bo tam byliśmy, ale tam... Tam jest strasznie też. Ej, jakby co, też płaki to mogą być. No nie byliśmy po tamtej stronie. Różku. Piesek, no widziałem. Widzisz, że ktoś chodzi do schowa? A gdzieś tam gdzieś był taki nóżik, kurka, więc... Co? No, tam było i tak będzie. Powoli. Tam jest jakieś gówno wylane. Dobra, wejdźmy, zobaczmy tu i znowu. O kurwa. Jeszcze panowie, nie idziemy dalej? Nie syku. Wy się w ogóle nie boicie? Wy macie jakieś... Teraz nie. W sensie, serio? W sensie, im więcej eksplorujemy, tym jest mniejszy okay, strach. To ja się coraz... Się ludzie w ogóle w takich miejscach się coraz bardziej boję. W sensie, ja wiem, że jeśli ktoś by chciał nam coś zrobić, to już by to zrobił, bo jesteśmy tu od 20 minut. Drzemy się. By się nie p***dolił z nami. Chodź, tanie. Dobra, to ja chociaż tam ponagrywam, jak on tam świeci, kurwa. Ten chodzi jakby oglądał nowe mieszkanie. Kurwa. To jest jakieś prysznice, kurwa. O, tu jest materac. Nie wchodź. Nic nie widać w sumie. O, tu jest ten. To jest to z... możesz wejść, mama, spokojnie. Zobaczysz. Możesz to nagrać. Co to jest? To jest to gówno. Ja pierdolę.
Co? Nie lubię takich. Ja nawet nie patrzę. Pomyślcie sobie, że połowę zapobyszliśmy i jest w porządku, tak? Chyba nie topesz! Chyba nie topesz? He? Na drugi! Ej, panowie, powiem wam jedno. Zrobiliśmy dach, a ten najgorszy jest w piwnicy. Stasiek już się rozkręcił. Ja mam w dupie tą piwnicę. Schodzimy, ja już mam to w dupie. Dobra, kameraman idzie pierwszy, bo kameraman nigdy nie umiera. Dobra, piwnica chyba jest tam. To jest piwnicy. Nie, ja tam nie wchodzę, ja w dupie. Chodźmy już. Ej, dobra, chłopak. No. Ej, dobra, nie byliśmy tu, tylko panowie. No to jest. Widzę, to już takie skumasz. Nie, no to już nie wiesz, szczerze. No, no, no. To się nie zawaliło. Dobra, się Boże, telefon. Dobra, chodźmy, chodźmy. Dobra, chodźmy. Jak to się spokojnie. Ej, żyjemy. Sorry. Jeszcze nie doszliśmy do auta. Ja sobie wyobraziłem, że z tej dziury taka ręka zaczyna wystawać. W sensie dla mnie, ja wiem, że w mieście luza, na przykład ja to już umierałem. Znaczy, na początku się zeschizowałem, bo faktycznie, znaczy nadal nie wiem, czy to jest krew, czy nie, ogólnie, ale ja mam coś takiego, że się zaczęliśmy schizować w ogóle przed tym wszystkim, że jakieś są sekty, że mogą, wiecie, tam zwierzęta zabijać, no tak, czy coś. I od razu pierwsza no taka szczerze myśl, że patrzę, że takie są ślady krwi i taka no jedna wielka kałuża i sobie myślę, nie, no k***a, jak ale moim tam zdaniem, nie, gdybyśmy się tak na początku wszyscy nie schizowali, nie robili takich akcji w ogóle, nie? to w ogóle, ale chodzi o to, że to wszystko byłoby w ogóle nudne, moim zdaniem, nie? I to właśnie sobie mówisz, że to jest krew, ale... A jak moim było? Zdaniem to... No ale nie wiesz tego, nie wiadomo. Ja na przykład mam mieszane uczucia, bo moim zdaniem to jest logiczne, to jest... straszne, historyczne miejsce, ktoś wziął spray, kurde, namalował, żeby właśnie no, nie, no a druga opcja jest, że ktoś tam coś albo teraz by plotł, że stary, schodź do piwnicy i ciebie okazuje faktycznie krwią i na dole stary leży, to, leży zwierzęta na przykład martwe. No i nie zwierzęta, tylko trup, nie? No a w piwnicy trup. Nie uciekniesz już tak. Najgorsze są początki, bo jakby zakłada się dużo scenariuszy. Mówi się, że może być bezdomny, czy właśnie jakaś kurwa sekta, czy jakieś inne gówno, a jak się zachodzi, jest tak chillowo, spokojnie, jakoś hałasujesz i nie ma jakichś siwych znaków życia żadnych, no to jest, no jednak jest tak bardziej chillowo, ale jednak wyobraźnie robi swoje, nie? I jeszcze jak ten klimat w ogóle jest taki zbudowany, że to jest psychiatryk i że no to... masz tu jakieś w ogóle krew, czy chuj wie, jakieś malowidła, to też to działa na mózg. Pierwsze spojrzenie na ten psychiatryk, to byłem tak obsrany, że naprawdę, no maksa. W sensie to, taki respekt poczułem. To wygląda przerażająco. No wiecie, że jestem najdalej do spania tam, ale zrobić taki p***ny próg. Dobra, może ja nie wiem. Może pojechać. Stary, 100 tysięcy polubionych tobie to jest ile? Z milion film? Dobra. Czyli proszę państwa... Ty ledwo szedłeś na górę, teraz chcesz tam spać? A za 100 tysięcy polubień to ja zrobię wszystko. Nie, bo ja trochę rzeczywiście tak, że zrobiłem sobie jakąś krzywdę psychiczną. Dobra, skończmy ładny film. Dobra, żegnajcie widzowie. Miłego dnia, wieczoru.